Co ujawnia córka Wojciechowskiej o piekle, jakie zgotował jej własny ojciec? Czy kazał ją okaleczyć? Kiedy powiedziała o tym po raz pierwszy? Jako komentarz powiem, że Kabula to adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej, którą poznała podczas pobytu w Tanzanii. 23-latka przeszła przez prawdziwe piekło. Po latach zdecydowała się wyznać, do czego posunął się jej własny ojciec. Oczywiście subskrybuj, lajkuj i komentuj filmy, a po więcej informacji wejdź na nasz kanał lub skorzystaj z linku do całego filmu umieszczonego w komentarzu lub opisie. Jeśli link nie działa, skopiuj go i wklej do przeglądarki. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.